Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Środa Wielkanocna. Dzień szósty. Dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci. Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci i zanurz je w miłosierdziu moim. Dusze te są najwięcej podobne do serca mojego. One krzepiły mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna. Dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem. Jezu, najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział: uczcie się ode mnie, żem cichy i pokornego serca. Przyjm do mieszkania najlitościwszego serca swego dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego. Są bukietem przed tronem Bożym, którego zapachem sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym sercu Jezusa i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki. Prawdziwie dusza pokorna i cicha już tu na ziemi rajem oddycha, a wonią pokornego jej serca zachwyca się sam Stwórca. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego serca Jezusa. Dusze te są najwięcej upodobnione do Syna Twego. Woń tych dusz znosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach. Błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. Odmów koronkę do miłosierdzia Bożego.